Piotrze, jaka jest Twoja prawda na temat tej wystawy? Ta wystawa udowadnia, że Polacy na tych terenach byli, są i będą. Mimo przegranego plebiscytu, mimo terroru, który tutaj stosowali niemieckie bojówki, Polacy, fakt, przegrali plebiscyt, zostali zastraszeni, ale Związek Polaków w Niemczech pokazuje, że ich duch walki o polskość tych ziem, zachowania własnej tradycji, kultury, języka przetrwał. I ta kontynuacja walki opłaciła się, ponieważ po II wojnie światowej Polska, armia wróciła do Polski. Wystawa jest podróżą. Podróżą przez przełom wieku XIX i XX, niemalże do II wojny światowej. Pierwsza część wystawy opowiada, dlaczego był potrzebny tutaj plebiscyt. Tutaj pokazuje starania polskich warmianów, którzy zachowywali tradycję, kulturę, język polski, mimo że Polska wtedy nie istniała. Na scenie jest właśnie pierwsza wojna światowa, która i wynik spowodował, że był ten plebiscyt, który się odbył właśnie 100 lat temu. I zapraszam właśnie z tej strony, od strony okien, środkowe tablice właśnie korespondują z prawą stroną i po nawrocie właśnie z drugiej strony tablice również z prawą stroną będą korespondowały, więc zapraszam do zwiedzania i zatrzymania się przy telewizorze, bo jest plik multimedialny do obejrzenia i na końcu tutaj przy gramofonie, przy fortepianie też również tam. Zapraszam. Jako prosty magister historii chciałem powiedzieć, że wydawało mi się, że o plebiscycie wiem wszystko, ale Piotr wygrzebał takie rzeczy, takie dokumenty, takie świadectwa z epoki, że jestem pod wielkim wrażeniem. Szczególnie ta gablota z pieniędzmi, bo pieniądze zawsze robią wrażenie, a ta szczególnie, ponieważ Piotr, użyję słowa wygrzebał, rzadkie kupony, bony, które emitowały miasta warmińskie w tym trudnym i dziwnym też dla nich okresie od zakończenia wojny do rozstrzygnięcia plebiscytu. To wyjątkowa rzecz, ja nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem, więc polecam Wam szczególnie tą gablotę, żeby się temu przyjrzeć. No bo tak jak mówię, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. I żeby nie przedłużać, to sami rozumiecie, co się kojarzy z otwarciem, więc pozwolę sobie przekazać, pogratulować. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze? Jeszcze chciałbym podziękować panu Kowalskiemu, naszemu lokalnemu komendantowi Chówca, który również wskazówkami mi pomagał przy realizacji tej wystawy. Brawa! Jeszcze jedną naprawdę bym chciała Ci bardzo podziękować za tę pracę. Szanowni Państwo, ja chciałem też Piotrowi podziękować serdecznie za to, że są osoby, które chcą mówić o historii. O historii naszego wschódca, o historii naszych ziem. Jest to różna historia, ale nieładnie to historia. Biskupiec 100 lat temu wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Inna była zabudowa, był mocno zniszczony, ale właśnie dzięki takim osobom, dzięki Piotrowi, dzięki jego zespołowi, dzięki różnym instytucjom, możemy tą historię opowiadać i przekazywać następnym pokoleniom. I za to Piotr serdecznie dziękuję i kawał dobrej drogi. W tej części właśnie jest o objawieniu Bieszczowie. Matka Boża właśnie po blisko 100 latach od zaboru przemówiła do dzieci warmińskich po polsku, co właśnie obudziło i niejako potwierdziło warmianów, że dobrze kultywują ten język, który przemówiła sama Maryja.
Tutaj w tej gablocie jest istotna rola kościoła, parafii. Właśnie tutaj widzimy za oknami kościół. I księży, którzy pomagali, wspierali nie tylko duchowo, ale również edukacyjnie działalność Polaków. I ciekawostką jest to, że właśnie z biskupca pochodził król Kaszub, właśnie ksiądz Józef Szotowski. Tutaj w gablocie są fotografie jego ulicy, tablicy pamiątkowej, Chmielnie i nagrobka, ponieważ bardzo działał na rzecz regionalizmu kaszubskiego i w nagrodę zaszyty współczesny profesor Uniwersytetu Gdańskiego właśnie nadał mu tytuł właśnie króla Kaszub z Warmii. Tutaj w tej części równolegle do objawień w Poznaniu powstało Towarzystwo Czytelni Ludowych, które propagowało polskie czytelnictwo. I właśnie tutaj ta część przedstawia, że te polskie książki trafiły pod strzech. Taką ciekawostką jest, że ta książka z 1938 roku, nie wiem jakim cudem, znalazła się w mojej szufladzie i robiąc miejsce na nowe eksponaty, ją po prostu znalazłem. Tutaj są przedstawiciele właśnie między innymi działaczy działających na rzecz Towarzystwa Czytelni Ludowych. W tej części jest o szkolnictwie. Z jednej strony jest o tym, jak dzieci były, język polski był rubowany z przestrzeni publicznej, między innymi poprzez noszenie takich tabliczek z nazwą Pola, co oznaczało, że jeśli dziecko nie znalazło innej osoby mówiącej po polsku, to danego dnia dostawało postę trzciną, bo mówiło po polsku. W drugiej części jest część poświęcona właśnie szkole w Sansewie, polskiej szkole, która została utworzona po I wojnie światowej. I tutaj właśnie koledzy dobrze się ustawili. W czasie I wojny światowej, niedaleko Biskupca, odbył się była bitwa, która była kluczowa dla bitwy pod Tannenbergiem. W powszechnym przekonaniu bitwa pod Tannenbergiem łączona jest przede wszystkim z Mazurami. Tymczasem w teatrze wojny znalazło się wiele warmińskich miast i wsi. Takim miastem jest bez wątpienia Biskupiec. W tym warmińskim grodzie z 22 sierpnia, jak w wielu mazurskich i warmińskich miastach, ludzie zaczęli słyszeć o tym, że wkroczyła wielka armia Samsonowa na teren pruskowy. Razem z jej wkroczeniem zaczęły krążyć plotki o tym, jak zachowują się kozacy. Mordują, palą, gwałcą. Dlatego też, kiedy pojawiły się w tym mieście fale uchodźców, mieszkańcy Biskupca wyruszyli razem z nimi, aby chronić swoje rodziny, chronić swoich bliskich. W tym czasie, gdy generał Martos ze swoim 15. korpusem zdobywał Łącice, to generał Kulujew Na rzecz dynamiki tego wprowadzenia otwarcia, tylko zaznaczę, że tutaj właśnie pracownik Centrum Kultury świetną inicjatywą się wykazał i zrobił mapę w postaci ceraty właśnie tej bitwy pod właśnie Biesowem. Bitwa pod Biesowem. Tutaj koledzy z grupy rekonstrukcyjnej użyczyli oryginalnych właśnie artefaktów z Muzeum w Boje. Konsekwencją, wynikiem I wojny światowej był traktat lizboński i tutaj muzeum internetowe, Muzeum Myśli Ruchu Narodowego udostępniło oryginalne dokumenty, kilka dokumentów sam kupiłem. I tutaj była właśnie, jest przedstawiona rola Komitetu Narodowego, który właśnie reprezentował polską stronę pod przewodnictwem Romana Dmowskiego i tutaj w tej trzeciej tablicy jest koncepcja Romana Dmowskiego, który walczył o taką koncepcję Polski. W czasie konferencji pokojowej, jak widzimy, Roman Dmowski widział biskupiec w armię w Rajce Polski. No niestety nie udało się, ale na terenie został wywalczony plebiscyt i tutaj są właśnie dosyć cenna. A tutaj, tak jak właśnie powiedział Piotr, najbardziej cenna wystawa właśnie. Dopowiem tylko, że odnośnie tych tutaj tych bomów, to jak byłem ostatnio na wystawie w Olsztynie, to Muzeum Olsztyńskie nie miało całej kolekcji. Ja mam to podwójnie.
Okres plebiscytu, tutaj właśnie Piotr Weraca też mi bardzo mocno wspomógł, dzieląc się, użyczając swojej kolekcji znaczków i pocztówek. Tutaj właśnie chciałbym podkreślić tą współpracę, właśnie tak jak Iwona Dektuła, która miała mi tylko pomóc, a stała się współorganizatorem tej wystawy. Piotr Weraca właśnie mi wspomógł. Właśnie ja liczę na taką pomoc, pracę organiczną, żeby wynik takie wystawy powstawały nie przez jedną osobę, ale przy współpracy wielu. Właśnie przed plebiscytem działały bojówki niemieckie na terenie między innymi Biskupca. Efektem było między innymi pobicie grupy teatralnej, która była w Biskupcu. I tutaj jest właśnie replik, kopia tygodnika ilustrowanego, który ten fakt przypomina i opisuje. Ciekawostką jest mały artykuł z Gazety Gdańskiej, który myli biskupiec i nazywa go biskupica. Taka ciekawostka. No wynik no niestety nie był po myśli Polski i niestety tylko jedna wioska Zabrodzie dwoma głosami była za Polską. Ale Polacy mieszkający na Warmii nie poddali się i założyli najpierw Związek Polaków Prusa Wschodnie, który przeszedł Związek Polaków w Niemczech. I tutaj jest właśnie, powiedzmy, spłycony, ponieważ powiem tak nieśmiało, że jestem po dwóch zdaniach z panem burmistrzem, że za dwa lata jest 90. rocznica uchwalenia RODŁA i na razie tyle. Tak, tutaj właśnie chciałbym też powiedzieć, ostatnia tablica też jest właśnie te nasze RODŁO na pomniku, więc warto o tym pamiętać. I ostatni punkt, zapraszam. Ogłoszenie was Polaków. Wszyscy spontanicznie wstają, a doktor Jan Kaczmarek w imieniu uroczystej mówi. Szósty marca 1938 roku my, synowie narodu polskiego, wierni synowie z podnaku RODŁA, zebrani na Wielkim Kongresie Polaków w Niemczech, ogłaszamy uroczyście 5 lat Polaków. Nasza pierwsza, jesteśmy Polakami. Klasa druga, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Klasa trzecia, Polak, Polakowi razem. Klasa czwarta, to dzień Polak. Narodowi kurzy. Prawda piąta, Polska jest matką narodu. Nie wolno mówić o matce źle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do was odwiedzenia tej wystawy indywidualnie i zwiedzenia jej dogłębnie, poświęcałem tyle czasu, ile pan sobie na to potrzebujecie. Dziękuję bardzo. Będzie do odwołania otwarta w tym miejscu i będzie do niej można wejść, znaczy może inaczej, ona nie będzie otwarta cały czas, także można tu przyjść bezpośrednio do niej wejść, ale wystarczy podejść do informacji turystycznej i pracownik podejdzie i ją otworzy, tak samo jak wieżę kościoła, czy galerię aparatów, pan Wiesław jest na dole, można zwiedzić do odwołania. Także myślę, że październik. Mieliśmy umówiony październik, mieliśmy otworzyć koniec kwietnia, ale wszystko się poprzesuwało, więc dopóki będzie zainteresowanie, to będziemy się tą wystawą cieszyć. Także miłego zwiedzenia. Dziękuję.